Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym Pack and Play, który chyba całkiem nieźle się przyjął. To dzisiaj, moi drodzy, tradycyjnie 6 paczek i z tych 6 paczek stworzymy drużynę, aby następnie rozegrać mecz, który tym razem będzie skrótowo, ponieważ tak wybraliście jednogłośnie w odcinku. Dobra, no to co, zaczynamy nasza... Nasza pierwsza paczka poprzednim razem Sergio Ramos, co będzie bardzo ciężkie do pobicia. Zaczynamy od Lameli. Wow, całkiem nieźle. Może nie jest drogi, ale do naszego składu nada się idealnie. Czekajcie, do aktywnego składu on na pewno pójdzie. Na razie na prawą pomoc. Zobaczymy, czy będę potem zmieniał formację, czy nie. Kogo jeszcze tutaj mamy? Środkowego pomocnika, bardzo fajny, widać tutaj. Ale na razie damy go na ławkę rezerwowych. Aroka z Santosu, czyli wspomagał i prawa obrona. Też na razie damy tutaj, z Wolfsburga, niemiecki. Dobra. A reszta, możemy sobie tylko to zachować. Sprzedajemy i idziemy dalej, idziemy dalej. Kolejna, druga paczka, druga. I Chiellini. No proszę. I to nasze paczkowanie chyba się dzisiaj już zwróciło, co jest... Środkowy pomocnik na ofensywnego niestety nam nie będzie podeprzy ten. Ale okej, ja go wyślę na 100 kart na wymianę. Aczkolwiek będę pamiętał, że go musimy umieścić w składzie, bo to jest obowiązkowa pozycja. Napastnik Diawara z... To jest Sevilla, chyba tak, ale nie jestem do końca pewny. Oczywiście na ławeczkę, na przynajmniej na razie, dopóki nie pojawi się nikt lepszy. A jak nie pojawi się nikt lepszy, to dajemy go. Tutaj lewy obrońca, 79 tempa, 66 obrony, całkiem niezły. Zatrzymamy sobie go. Całkiem nieźle jak na początku, jeżeli chodzi o szczęście. Alvarez wygląda strasznie młodo, nie wiem ile ma lat zawodnik Interu z Argentyny. Okej, druga paczka za nami, jestem jak najbardziej zadowolony. Chyba przyznacie mi rację. Okej, i teraz idziemy do trzeciej paczki. Trzecia paczka na 6 i uwaga, a w trzeciej paczce na 6 mamy Forlan. O, mi się podoba, jak najbardziej dobry zawodnik. Co prawda troszkę brakuje mu tempa, aczkolwiek jego siła jest naprawdę świetna. Także od razu go damy sobie tutaj. Jestem jak najbardziej zadowolony z otwierania tego. Prawa pomoc, mamy Penanta, czyli... Będziemy musieli pomyśleć, czy Lameli dać, bo on jest na swojej normalnej pozycji. A skrzydłowego Lamelę można by umieścić przy innej pozycji, znaczy przy innej po prostu formacji. No ale to będę się zastanawiał już bez was, żeby wam pokazać końcowy efekt, prawda? Bo o to w tym wszystkim chodzi. No a reszta okej. I to była nasza trzecia paczka, teraz przechodzimy do czwartej. W pierwszej Lamela, w drugiej Chiellini, w trzeciej Forlan. No jestem zadowolony, nieważne kto by był teraz w tych trzech pozostałych. Song czy Aleksander. O tak, środkowy pomocnik defensywny, czyli mamy dobrą defensywę z tyłu. No, coraz bardziej chodzi mi jakaś formacja, w której będę miał skrzydłowego pomocnika i defensywnego, bo to jest naprawdę ciekawa propozycja teraz. Okej, kogo my tu jeszcze mamy? Środkowego obrońca, tak, ach, słabe tempo troszkę. Nie najlepsza obrona, no ale na razie na to nic nie poradzimy. Innych środkowych obrońców nie mamy, znaczy jednego. Prawa pomoc, o, ale tutaj Penant, jeżeli ustawilibyśmy tą formację, zdecydowanie by go pobił. Więc i tak na za wiele nie ma co szansić. Dwa Udinese, Herb i Strój. Rzadko zdarza się taka konfiguracja. Okej, czwarta czy piąta? Piąta już teraz. Piąta, uwaga, w piątej Diaz. Czyli w pierwszej był najlepszy Lamela. Potem, o, Danson, środkowy obrońca. I to jest chyba lepszy niż tamten, który nam się przed chwilą trafił. Ale... No tak, ale nadal to jest środkowy obrońca. Mamy w sumie już cały środek na 4-4-2 i trzeba to teraz będzie dobrze przemyśleć. On niby też jest środkowym obrońcą, aczkolwiek 50 tempa nie jest zachęcające, będą wrzucać piłki strasznie mocno na niego. Okej, i Diamanti. Czyżby nam brakło zawodników? Ja powiedziałem, że ile otwierzymy, jeżeli z 6 ten, ile jest w ogóle... Bo trafiliśmy 5 na razie, teraz ostatnio, o ile się nie pomyliłem, a raczej nie. Bo Forlan, Song, Diaz, Douglas i to była szósta, tak? Czekajcie. O, i mamy bramkarza, super. Idealnie się trafiło
No dobra, potem mi zamienię. To nie ma problemu. Ważne teraz, żeby umieścić. Prawy pomocnik nadal nie mamy. Wiecie co, otworzymy dzisiaj 7 paczek. 7 paczek, bo widzę, że nam tutaj może trochę braknąć. Albo to nikt nam przecież nie zabroni, prawda? Na tworzenia więcej. I o te. O tą jedną, bo to właśnie o jedną tą brakuje. Żeby może kogoś tutaj ciekawego dać. I okej, okay, ostatnia paczka, trafiamy jakiegoś napastnika, byłoby fajnie naprawdę. Ox, o, Ox, ale Ox jest chyba niestety na... No właśnie, teraz lewy skrzyn, czyli mamy prawego, lewego i mamy napastnika. No właśnie, no właśnie, środkowy pomocnik. O, zdecydowanie przydatny, chodź tutaj. No i chyba ustawimy to tak, że... Chwileczkę, Ox do aktywności. Aha, no tak, dobra, i Oxa sobie wyślemy na ten, ale będę pamiętał, żeby dać ich do składu. Dobrze, moi drodzy. A jeszcze Helder Postiga i zapominam ciągle o tych kartach, bo normalnie jestem przyzwyczajony, żeby ich nie dawać, a to jednak jest bardzo, bardzo tutaj ważne, prawda? Mamy pierwszą kartę oraz teraz lewy skrzydłowy, ale tutaj Ox jednak byłby lepszy. I okej, okay. Dobra, moi drodzy, to tyle na teraz i widzimy się, jak już zrobię skład. Okej, okay, moi drodzy, no to jesteśmy. Myślałem nad tym składem dość długo, niestety nic więcej z tego się wyciągnąć nie dało. A więc tak, na bramce Abiaty to jest na pewno pewny punkt. Chiellini na środku, który dobrze się łączy tutaj z właśnie Abiatim oraz zawodnikiem też z Włoch, Alessandro Rossina. Oni takie mają chyba najładniejsze tutaj połączenie. Potem kolejnym Downson jest obrońcą z Tottenhamu. Z Pinatem bardzo ładnie się zgrywają, bo są z tego z całej samej ligi oraz kraju. Tutaj Diaza jest tylko dlatego, że ma dobrą formację i dobrą pozycję. Tutaj mamy Helder George, jest na lekko nie swojej pozycji, no ale cóż. Tutaj no ci dwaj Lamele muszę mieć, bo wydaje mi się, że jest świetnym zawodnikiem. I Forlan, o jeden więcej zgrania by było, gdyby tutaj pojawił się Diawara, ale jednak wydaje mi się, że Forlan więcej dla tej drużyny może zrobić, a więcej naprawdę nie mam pojęcia, co bym tutaj mógł zmienić. Także tym składem przechodzimy do gry i zapraszam was serdecznie na skróty tego, co się działo oraz jaką drużynę wylosowaliśmy. No dobra, to mamy przeciwnika i kogo tutaj wylosowało. Fuck. Oh, fuck. Oj, już zaatakował, już atakuje, ma... Jaką on ma drużynę? Skąd on taką zabrał? Są takie lagi, że to jest niewiarygodne. Ja z internetem mam wszystko w porządku, bo sprawdzałem wcześniej. Czyli gościu, który ma taką drużynę, nie stać go na internet. Super, albo po prostu serwery nawalają, co też jest oczywiście możliwe. No i jak to faul? Gdzie faul? Co? Sam się sfaulował. O kurde, ale poleciała bomba. I znowu Ronaldo. No tak. Pięknie Lamela leci, Lamela. Sam tutaj musisz wszystko robić. Ops. Downson, może byś przysz... I boom! Wow, jaki strzał. Jeszcze zdążymy jeden atak wyprowadzić. I Pinant, mam nadzieję, że tak to się czyta. Pinant, uderzenie, a Neuer, teraz broni. Ale próbowaliśmy przynajmniej, próbowaliśmy Lamela. Zrób coś ciekawego. I mamy gola, Downson na 3-1 w 45 minucie. Nawet nie wiecie, jaką sprawia mi radość ta bramka. Nawet tego nie wiecie. Tylko zawsze jak gram z taką drużyną i to ja jestem tą lepszą, ktoś mi strzeli gola, to wtedy już nie mam litości w ogóle. Chciałem... Sanchez. Wszystko do Ronaldo, nie? Nie! Jok, to było groźne, okej. I Lamela.
Lamela i moi drodzy, w 69 minucie, to jest 3-2, nasz czarny koń zawodów. Nawet nie wiecie, jak cieszy mnie ta bramka. 3-2, że się da. Zobaczmy jeszcze raz sobie tą brameczkę. Tutaj uspokoił, pyk. Lewa noga, Neuer bez szans. I penalt, Lamela. I penalt znowu i leci na bramkę. Pyk. I Lamela. I zagrywamy, i uderzamy, i prosto w Neuera. Szkoda, Forlan. Czemu lepiej z główki nie grasz? O, i znowu Danson. Pięknie Ronaldo zatrzymuje. Powiem więcej, ten nie wie o co. Popatrzcie na to. Popatrzcie na to. No nic, zagrywamy do Forlana. Miejmy nadzieję, że jeszcze Sergio nie przerwie tego. A, przerwał. No moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja jestem z meczu jak najbardziej zadowolony. Pomimo porażki 3-2 w tym meczu, popatrzcie jaką on miał drużynę. Ronaldo, Falcao i Sanchez in form. Ozil, Modric, Marcelo, Sergio Ramos, Thiago Silva, David Luiz, Maicon i Neuer. Ja jestem zadowolony, nie wiem jak gdyby, mam nadzieję, nie wiem jak wy, mam nadzieję, że też, jeżeli się odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, bo to jest mega motywujące. Dzięki za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.